Autch. A-U-T-H. Ruf? Nie autch? Co znaczy rutch? A, muszę alerty włączyć, właśnie. Już włączam alerty. Dziękuję Lipek ślicznie za 10 miesięcy. Dziękuję Balcer za 3 dolarki. Dziękuję Mistgan za subskrypcję i dziękuję Erdynand za 2 dolarki. Jak sobie pomyślę, ile za to dostanę, to w ogóle wieje chujem kek, w co mam powiedzieć prócz drobnostka kek, ale takie życie, raz pod wozem, raz cię ruchają, raz jesteś ruchany, co tu ukryć. Jezus. Depresyjne donate. Witam, to idzie, mam pytanie bardzo osobiste. Którą ręką się podcierasz? Jest to pytanie bardzo osobiste, tak jak wspomniałeś, i w żadnym wypadku odpowiedź udzielona nie zostanie. O! Nie podcieram się w ogóle. Po co? Mistgan Live, dziękuję za 6 miesięcy. Ja pierdolę, no. Pogłupi chcecie? Rzysztos? No. Jak sobie pomyślę, ile za to dostanę, to w ogóle wieje chujem kek, w co mam powiedzieć prócz drobnostka kek, ale takie życie, raz pod wozem, raz cię ruchają, raz jesteś ruchany, co tu ukryć. Puściłem 2 razy donata niechcąc. To moja wina, nie lapsika. Jeszcze raz. Pomyślmy. Mam legendę, którą mogę zastosować, by rozszyfrować coś. Natomiast... Natomiast gdzie... Według... Bo ja papierem kekw. A, teraz rozumiem. Jezus. Chrystefanie. No kurde, no. No już. Run. A może run? Rochot. Ru równa się N, R równa się O. Czyli dwa znaki, jak są obok siebie, R, U, to równa się N. Ty, a przecież tu mamy rutch! Ej! Dobra, kurwa, jest. Rutch. Czyli mamy takie rzeczy. Rutch. RU równa się N, czyli będzie N U równa się S. S T równa się A, TH równa się O. NSO. Son, san, syn. Czemu znaki zapytania piszecie? Sen, syn. Macie tutaj, widzicie, rutch, ry, u, ty, hy. I tu macie RU to N. I to jest, to wchodzi NSO, ale sun z tego wyjdzie na przykład. Ru równa się N, nie licz tego osobno. No ale tak, tak zrobiłem. Nie wiem, czy ludzie trolują, czy nie. No i no jest NSO. Skoro Darek to Dariusz, to dlaczego Marek to nie Mariusz? Czekaj, co? Skoro Darek to Dariusz, to dlaczego Marek to nie Mariusz? No bo tak jest, no to są dwa różne imiona po prostu. No. Marek to Marek. RU to N. TH. A właśnie, patrzcie, pytanie. Wydaje mi się, że to jest RU i TH. Czyli to byłoby N i O. No. Można by to tak zinterpretować. Albo. No tak. Czyli to jest No. Ale to jest tylko część. To jest tylko część. Oj, guciu, czyli... guciu, a myślałem, że ja miałem zjebane pomysły, jak przechodziłem z Hridla. Czemu piszecie Oslo? Na jakiej podstawie mam wiedzieć, że to jest Oslo? Na chuj tak robicie.
Dziękuję, Majnaki. Pytanie, z czego się Oslo bierze? Ja wiem, to powiem, hehe. Duet, kurwa, jeba. Aż se pizzy jeszcze wezmę. Kurwa, jaka sztywna. Dobra. Rutch. To jest tutaj, na dole. Czy są jeszcze jakieś literki? Wydaje mi się, że niekoniecznie. Shrevel. Użyliśmy w takim razie tego. To może być pewnie kilka razy użyte, ale sobie posortuję. Użyliśmy też tego, czyli jest najprawdopodobniej jakiś ciąg znaków, który używa tych z tych. R równa się O, H równa się O, U równa się S. A finalnie jak wam z tego Oslo może wychodzić, jak tu macie literki w odpowiedzi takie jak N, O, L, P, S, O, O. Chyba, że niektóre literki kompletnie nie mają jakby wpływu. I są nieużywane. Ale tu na pewno jest no. Tu na pewno jest no. Zrób. O, sekundka. Dziękuję, Hitwet, bardzo za 7 miesięcy. Słuchajcie, nawet szczypiorek jest tu. Boczek, szczypiorek, klapeczki, pomidorek, serek, cebulka, wszystko. Jaką jajczynę wolicie? Jak jest tak zbite mocno, czy taka leista? Ja taką leistą lubię, nie lubię takiej zasmażonej. Ja. Taka bardziej leista w stronę średnią, ale nigdy zbita. Taka przyfajczona, łe. Dziękuję, Domino. Coś pływa w tej herbacie. Nie rozumiem, wam powiem tego. Shrevel. Mamy kilka tekstów ogólnie. Oh God, such a weird place. To jest pierwszy tekst, który mamy. To jest drugi tekst, który mamy. Mamy te trzy rzeczy. I z tych trzech rzeczy musimy, do tego musimy zastosować to. Czy tu możemy? H równa się O. Ale to... Dziękuję, Minerku. Dziękuję bardzo. Nie oplułem. Nadjeżdża Hyperin. Dziękuję NecrolsRPG za subskrypcję. Ale patrzcie, nawet jak zastosuję to do tego, to chuj wychodzi. Bo tak. O. Nie równa się nic. H równa się O, czyli będzie OO. G równa się
Nic, czyli G. No właśnie, widzicie, to nic tutaj... Ale zaraz zobaczymy. Oslo, jak wam tu Oslo wychodzi? Gdzie Oslo? Tu nawet O, S, L, O byłoby, ale to w takim razie niektóre są... W GAT. O równa się... Nie ma O. G równa się nie ma G. D równa się nie ma D. Czyli... O GAT. S równa się nic nie ma. U równa się S. O O. C równa się nic, H równa się O. CH nic. A równa się W równa się nic, E równa się nic. I równa się też nic, R równa się O. D równa się nic. P równa się UT. L równa się nic. A równa się nic. Ale to też coś śmierdzi tu. MPGS, dziękuję ślicznie za subskrypcję. Gdzie wiem? Sekundę. Jak wam może z tego oslewić, jak tu jest więcej znaków? No rozdziel każdą literkę R. A, z root, tak? O. U. No fa. No Oslo. No wychodzi Oslo, jak rozdzielimy każdą literkę. A pamiętam, jak to robiłem. Pamiętam, jak to robiłem, to ludzie pisali, co ty robisz, zinterpretuj dwie literki jako jedną, w sensie RU. Bo ja na początku chciałem zinterpretować każdą solo. To pytali, mówili, co ty robisz. No. Nie było tak? Było tak. Oj. Dobra, lecimy do następnego w takim razie. O, Holender. Czy boję się ciemności? Szczerze to tak. I to w chuj. Nienawidzę ciemności. Więc tak, kod binarny. Mamy przetłumaczyć kod binarny. Widać na pierwszy rzut oka. To ignorujemy, czyli bierzemy pod uwagę tylko... kod binarny. Notatnik online. Tutaj i lecimy. 0, 3 jedynki. 0, 1, 2, 3. 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. 0, 1, 1. 0, 1, 1. 0, 1, 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4, 1. Dziękuję ślicznie Vincent Go za 5 miesięcy i dziękuję Koml 20 za 3 miesiące. Git. Kolejna część. 0, 1, 1, 0, 0. 0, 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0. 1, 1, 0. Git. 0, 1, 1, 0, 0. 0, 1, 1, 0, 0. 0, 1, 1, 0, 0. 101. 0, raz, 2, 3. Raz, dwa, trzy, cztery. Zero, raz, dwa, trzy, cztery. Zero, jeden, zero. Zero, jeden, zero. Dziękuję Iwanu z Papa za 2 miesiące i dziękuję Katie Korean za 8 miesięcy. Witam serdecznie. I tak, zero, jeden, jeden, zero. Zero, jeden, jeden, zero. I cztery jedynki chyba. Raz, dwa, trzy, cztery. I przedostatnie. 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0.
3, 1, 0. Raz, 2, 3, 0. I ostatni 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. Mam nadzieję, że nie wyjdzie tu nic złego, co? 0, 1, 1, 0. 0, 101. 0, 101. Dobra, i to. Binary to text. Wklejamy, proszę ja was. H2P Mixter, dziękuję za 4 miesiące. Wklejamy to tu i wychodzi nam, że... Safe zone. Ale prościutki poziom. Chryste, panie. Niepotrzebnie poziom podpowiada Google, że trzeba użyć, żeby przetłumaczyć. Bo ja umiem to konwertować samemu. W myślach. Chyba. Tak? Tak. O ja pierdolę. Enigma. Pobieramy ten plik. Save. Radio. Odpalam Audacity. Cicho. I zaraz sobie poradzimy. Patrzcie na to. Po długości fal dźwięku zinterpretujemy, czy dźwięk jest długi, czy krótki. A potem przetłumaczymy to na kod Morsa. Proszę. Więc tak. Krótki, długi, krótki, krótki. Muszę alfabet Morsa odpalić, bo nie znam go na pamięć. Mam. Nic nie widać. Walnę go tu, żeby móc to łatwiej sobie ogarnąć. Tu mamy alfabet, więc tak. Notatnik sobie odpalę na drugim monitorze. I tak. Krótki, długi, krótki, krótki. To jest krótki, krótki, L. Następnie. Trzy długie. Długi, długi, długi. To O. Następnie. Znów O. Długi, długi, długi. Teraz długi, krótki, długi. Długi, krótki, długi to... To... Długi, krótki, długi. Gdzie jest? Długi, krótki, długi. Długi... Nie widzę takiego, szczerze. Jest, długi, krótki, długi. K. Look. Długi i trzy krótkie. B. Pewnie look behind you. Już jestem pewny. Jak drugie będzie E, to zaznaczamy całe behind. L, O, O, K, B. Jeden krótki, tak. Behind. I teraz behind co? Zaraz zobaczymy. Sekundę. L, L, O, O, K, B, E, H, I, N, D,
A, look behind. I teraz pytanie, czy to jest, żeby cofnąć się w grze do czegoś innego, czy odpowiedzią jest look behind? Nie wiem, wam powiem. Chyba, że chodzi o Pepe. A jeśli chodzi o Pepe? Wyskoczyło wam to, czy nie? Widzicie to, co ja widzę? Nie wyskoczyło wam. Sekundka. Teraz? Look. To continue, verify yourself with discount account. Aha. Ja też muszę się weryfikować. Click here to log in with Discord. Gucie, jeżeli nie chcesz się logować, to sprawdź PW od Animek 1900. Dzięki tej weryfikacji pobieramy tylko nazwę użytkownika i ID. O, nie wiem, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. No dobra, niech będzie. PW od Animek. Animek, napisałem do ciebie. Witam. Nie, no chyba IP mojego nie wezmą. Dostałem poziom do następnego poziomu. URL. Dość cwany ten URL. Bo nazywa się... level11.htm. Ja pierdolę. Monka Giga. Proszę spójrz na to, się nazywa URL. Syn diabła. Level 11. Yeah, that's me. To może to jest poziom 11. A nie to. A na dobrą sprawę tu jest co innego niż to. Ale to nie może być tak, bo w źródle jest napisane, że to jest... No. To musi być coś tu na obrazku. Bo nie mamy nic innego. Nie ma tutaj... Nie ma tutaj Google'a, co by świadczyło o tym, że odpowiedź trzeba znaleźć z zewnątrz. Nie ma nic w kodzie źródłowym tekstowego, oprócz please look on this. Jedno co, to mamy obrazek. Jest na nim coś, czego nie zauważyliśmy na pierwszy rzut oka. Chyba negatyw będzie potrzebny. Inaczej tego nie widzę. Zapisuję plik. Nazwę to dziecko. Odpalam Photoshopa.
Nie można wykonać polecenia, ponieważ to nie jest prawidłowy typ dokumentu. Aha. Bo nie pobrałem najprawdopodobniej zdjęcia, tylko stronę internetową. Sekundę jeszcze raz. Save mi czas. Dziecko. A. Ty. Ja to pobieram i zamiast rozwinięcie JPG, to to ma rozwinięcie JFIF. To jest pokój. Oraz. Ale jak to JFIF? Zaraz zobaczymy, czy jest coś takiego, czy ja coś źle pobieram. JFIF file. Co to jest JFIF? JFIF jump. Huh. How to convert a JFIF file to JFIF file. Co to? The JPEG file interchange format is an image file format standard tagowego encodes files to. Aha, czyli trzeba chyba konwertera pierw użyć do JPG. Tak mi się wydaje. JFIF to JPG. Online. Free. JFIF na JPG konwerter online.pl. Bez instalacji. No to jest coś, co mnie interesuje. Wybierz plik. Bezpieczna ta strona jest? Chyba tak. Dobra, plik. Shriddle. Dziecko. Rozpocznij konwersję. Wszystkie pliki zostaną usunięte w ciągu 3 godzin. Zapisz teraz. Jezus, dziecko jeden zapisze ten plik. Czy trwa konwersja odczyta? Jest. To co? Negatyw. Obraz do pasowania. Odwróć. Nic nie ma. Powiem wam, że zastosowałem negatyw w Notpronie łącznie kilkaset razy chyba. Ani razu nie podał mi odpowiedzi. Ani razu. Talerz z Ikei? Tak. Widzimy tu coś? Ale to jest coś dziwnego, patrzcie. Jest napisane. Jest JPG. A pobiera mi JFIF. Czemu? Co? Czemu? Może JFIF to jest jakiś typ formatu obrazu, że jak otworzę ten format obrazu, to coś się stanie. Nie mam pojęcia. Save im czas. No i znów mi chce pobrać. Sekundę. Może teraz pobrało dobrze.
Teraz pobrało jako JPG. Nie wiem, wam powiem, dziwna sprawa. Coś tu śmierdzi. A, bo wy nic nie widzicie, tylko cały czas to. To może ja to zmniejszę. Może odpowiedź to Fivehead? No trochę ma Fiveheadową twarz, szczerze. I to dziecko chce się boksować. Dlaczego submod? Bo ludzie spoilują. Dziękuję, Wulther. Nie no, ale tak się upewniając. Mamy coś innego, nad czym możemy pracować oprócz tego zdjęcia? Proszę, spójrz na to. A może tu jest napisane, please look on this. I może to nie obrazek, tylko this. I jakbyśmy wpisali Ctrl-C, Ctrl-V i this dali? Kurwa. No już myślałem, że przechytrzyłem. A może tutaj? Link visited hover active. Level 11? Yeah, that's me. A może damy level 12? Albo... Chryste. JFIF to JPEG, czyli ma lepszą jakość od zwykłego JPEGa. A, w ten sposób. Co ja robię? Próbuję różnych metod. Spróbuj 13, 14, 15, 16. Wydaje mi się, że nie zadziała. Proszę spójrz na to. Na co? A może to jest innego formatu obraz? To nie jest może JPEG, tylko PSD na przykład. Ale skąd miałbym się domyślić, że to jest PSD? Są inne warstwy poukrywane z obrazkami. Coś jest na obrazku ukryte. Tylko co? Sekundę, pobawmy się ewentualnie z jasnością czy coś takiego. Jasność, kontrast. Właśnie, jeszcze metadane. To jest to, co nam umknęło. Metadane. Dane aparatu fotograficznego. Rozdzielczy 150. Pochodzenie. Nie ma nic w metadanych. Nie ma kompletnie nic w informacjach o pliku. Witek coś przy skopie, ba? Co? Ale ma umięśnione nogi. Pi? Już. Nie mam wody, ale mam herbatę. Nie pitek. Pozdrowisz Warusa z mojej drużyny, który ma 39 win ratio i przypierdala mi ostatnią grę w serii robiąc 2-12. Pozdrawiam serdecznie tego Warusa. Nie mam wody. Nie martw się, Rygar, będzie lepiej.
będą lepsze gierki. Takie jak ty zrobisz 2-12 i wygrasz. Nie, no nie wiem, wam powiem. Szczerze. No coś na obrazku musi być, ale... A może spróbujmy maski, kanały, patrzcie. Kanał żółty, kanał zielony, kanał czerwony. Albo czarno-białe. Proszę litości, oszczędź tego cierpienia. Jak to? Biała Matka Gucia, dziękuję za subskrypcję, otrzymko. Kontynuowaną. Jak miałem streamowanie? Tak średnio, bo nie wiem jak rozwiązać to, ci powiem. Nie wiem nawet na co mam zwrócić uwagę. Wydaje mi się, że tylko na obrazek, ale... Ale w obrazku ja nic nie widzę. Proszę spójrz na to. Obrazek. Jestem poziomem 11. Ręka. A może wpiszemy baby? Albo coś. Hand. Baby hand. Baby. Hand. Nie no. Baby powder? Nie baby powder. A faktycznie, lot. Zmiana światełek pogu. Plot. Please look on this. P-L-O-T. Plot. Płot. Wątpię, że chodzi o płot. Plot, tylko może twist czy coś innego. Płot duet, no ale słuchaj, zmiana światełek, a kto zmienia światełka? Profesor. El profesor. Plot. Jest Edward Munch. Nie wiem, kto to. Albertina. Jest taka restauracja w Krakowie. Jaki kolor, profesor? Cześć, Fałces. Wygląda jak pan Janusz? Nie, no gdzie? Pan Janusz dostojniej wygląda. Edward jebany Munch. Jak ja go, kurwa, nienawidzę. Kim on jest? Zaraz wygooglujemy o nim. Tylko pierw na drugim monitorze. Edward Munch. Kim był? Edward Munch. Kim był? Edward Munch. Życie, twórczość, obsesja. Edward Munch jest nie tylko jednym z najsłynniejszych ekspresjonistów, ale jednym z najsłynniejszych artystów w ogóle. Aha. Czyli tak. O, norweski. Pa, umiem przeczytać. Jaj liker landemit. Ja lubię... Lubię mój kraj, patriota. Jaj liker landet mitt. Jaj liker landet mitt. Lubię mój kraj. Lubię mój kraj. Tu mamy jakieś plakaty. Louisiana. Zobaczmy pierw do kodu źródłowego.
A czemu to jest tak dziwnie? It's a level 12. A nie powinno być it's level 12? A. It's a level 12. It's my life. Nie, to nie to. Kurwa! O co chodzi z tym e? Nie dam B, ale teoretycznie mogłoby tak być. It's A, it's B. O kurwa. Miałem w klasie, w gimnazjum ten obraz. Nawet na guciowni przeróbki były z tym obrazem. Mówię Paulinie dobranoc. Czyli twórczość Edwarda Muncha. Jednym słowem. Czyli się jak na odpowiedzi z polskiego. Opowiedz mi proszę coś o twórczości Edwarda Muncha. A więc tak. Krzyk. Krzyk Edward Munch. Tak. Narysował se krzyk. Czerwony? O, najgorszy. It's now or never. To może tak. Miał za kolejek twój idol, a kim jest twój idol? Cytryn. Ja? Ja nie mam zakol. A jak się po angielsku scream nazywa to? Chyba scream. Edward Munch Wiki. Tylko nie polska, tylko zagraniczna. Jak się ten obraz po angielsku nazywa? Aha, Edward Munch był z Norwegii. Widzicie, czegoś się dowiemy. Ty, to ile on żył? Jezus, 80 lat żył. Zginął w Oslo, w Norwegii. The Scream. Czyli chodzi o to coś. I zobaczcie. Tytuł strony jest po norwesku. A po norwesku ten obraz nazywa się Shriek. And the Norwegian title is Skrik. Skrik to chyba krzyk, nie jestem pewny. Ale tak mi się wydaje, panowie. Tak mi się wydaje. Jeszcze sprawdzimy. Grote. Dziękuję Karasu 2LOL, dziękuję. Ajajaj. Ale i tak Skrik wpiszemy. Skrik. Ha? Ty co jest? Myślicie, że z małej to jest? A ja wpisałem z dużej? To ma znaczenie? No teoretycznie tak, bo pytanie czy na dysku jest na serwerze plik o nazwie Skrik. Czyli to nie jest 13, tylko to jest 14. A 13 jest gdzie? Nie chcę dotknąć twojej maczugi. O kurwa, ta iluzja. O, co za błąd. You still positive, really?
Spider 14. Dawaj tam jak coś, ten obraz po angielsku to norwescy ludzie. Guciu, możesz mi wysłać jakiś odlew twojej jamy ustnej? Tworzę narzędzie do wszelkiego rodzaju pieszczotoralnych i chcę, aby wyglądało podobnie do ciebie. Lubię o tobie myśleć, jak się masturbuję. Przestań, Boże Święty, no po co takie rzeczy wypisujesz? Ja nie podeślę ci odlewu jamy ustnej. Nie ma opcji. Więc tak. Pierw spróbujmy zamiast spider, bo gościu się pomylił w poziomie, to może pomylił się przy zdjęciu. Nie spider, tylko spider. .pff Smartass dickhead. Kutaso głowy? Chyba tak. Chujo głowy. Więc tak, jak to jest .pff, to pierwsze co mi przyszło do głowy, że to jest jakieś rozszerzenie. Nie ma takiego rozszerzenia jak .pff chyba, ale jest takie rozszerzenie jak .psd. .pff to Pro Football Focus. Co się stanie, jak zmienimy to na PSD? Proszę, proszę. Pobiera mi plik PSD Photoshopowy. Już go ściągam i zaraz odpalimy. Oj. Gorąco mi. Trojan? Nie. Nie Trojan, co ty? By mi już wyskoczyło, że coś jest nie tak. Okej, okay. Plik, otwórz, Spider 14. Aj, widzicie? I tutaj mamy warstwy. Pokapachy? Nie. Ty, odznaczam, się nic nie dzieje. To wiecie, co zrobimy? Odznaczymy wszystko i stworzymy nową warstwę. Nowa warstwa, którą stworzymy, będzie miała kolor pa. Będzie miała kolor czarny. O. I damy ją na sam dół, żeby nic nie zasłaniała. I teraz będziemy klikać i będzie widoczne. A, kurwa, tu jest napisane... Do you remember all of the hints? Sekundę, to w takim razie tak. Do you remember all of the hints? Wszystkie podpowiedzi, jakie były, były na stronie głównej. Shriddle.fan. Patrz. Help. Fu! Yes, I don't. Nie no, yes. Sure, I will, yes. Voyala playa, y, habia subido la marea i su habia subido la marea y. Nie wiem co to znaczy. Erdynant. Nie Domin, nie.
Czy pamiętam wszystkie podpowiedzi? Podpowiedzi mieliśmy tutaj. Hentai.jpg, nie wpiszę tego. Zobaczymy, czy któreś coś ma. Pierwszy zobaczymy. O chuj. Aranea. Pająk. Aranea. Aranea. Aha, czyli to jest prawdziwy poziom 13. Jaka jest moja ulubiona waifu? Nie wiem nawet z definicji, co to dokładnie znaczy, szczerze ci powiem. Słyszałem wielokrotnie. Waifu, wiki, what is it? Kto by pobił kijem swego niewolnika lub niewolnicę, tak? Co? Waifu is internet slang for a fictional female character from non-live action visual media type. Typically an anime, manga or video game. Aha. Czyli waifu jest to internetowy slang na nazewnictwo fikcyjnej żeńskiej postaci z gry, anime bądź też z mangi. Dla tych, którym ta postać się podoba. A, czyli żeby nazywać coś takiego, to musi się ta postać podobać. Słowo zapożyczone jest z języka japońskiego. Przetłumaczone ze słowa żona, wife. A, czyli jeżeli podoba ci się jakaś anime postać... Przygotujcie rzeź dla jego synów z powodu niegodziwości ich ojca. Niech nie powstaną i nie wezmą świata w dziedzictwo, niech nie napełnią miastami powierzchni ziemi. Rozumiem. Snajper, dziękuję ślicznie za subskrypcję. Karasu 2 lol, dziękuję bardzo. Wulter, dziękuję również. Witajcie, panowie. Czyli to jest prawdziwy level 13. Wchodząc w kod źródłowy, mamy coś takiego jak... To ignorujemy, to nie jest dla nas istotne. 13A, 13B. O kurwa, geografia. Polska, Włochy, a to opanował Norwegia. Go wówczas duch pana i przyszedłszy do Aszkelonu zabił 30 mężów, a ściągnąwszy z nich łup dał szaty ozdobne tym, którzy mu rozwiązali zagadkę. Potem uniesiony strasznym gniewem wrócił do domu swego ojca. Biały eksterminatorze, nie nasza ekspansja trwa jako, że walczymy również z odmianami LGBT i in... Skip. Nie jestem białym eksterminatorem. Czy jest możliwość, żebyś dla formalności pokazał nie? Włochy, Polska, Norwegia. Nie wiem, co to za kraj. Nie mam zielonego pojęcia. I nie wiem, co to za kraj. Też nie mam zielonego pojęcia. Więc wpisuję mapa Europy. Mapa Europy. Chorwacja i Portugalia, tak mówicie? Zaraz zobaczymy. Chyba tak, Portugalia. Tutaj, żeby tu adresu gdzieś nie tego, sekundka. Bo ten Google Maps złowieszczy potrafi być.
tego owego. Git. Gdzie jest ta nasza Europa? Tu. Portugalia? Zgadza się? Albo Hiszpanii? No, niby ta. I teraz to. Zgadza się? No, niby też. Czyli tak. Notatnik online. Mamy. Norwegia, Polska. A może po angielsku to piszmy, co? Norway, Poland. Co tam jeszcze było? Italii. Chorwacja to Kroatia. Żebym coś nie tego. Czekaj, czekaj. Ale chyba tak mi się wydaje. Krzyk z Polski na angielski. Chyba Kroatia. Tak jak myślałem. Tak? Ale ty mnie dziś podniecasz, Witeczku. Przez ciebie zakończyłem mój dwudniowy odwyk od trzepania kapucynka. Arsito ne myface. Kroatia, nie Kroatia. Daj spokój, weź tak, nawet nie pisz. Pierwszy krok. Stawiasz go i po nim nie ma odwrotu, stajesz się inny. Możesz się cofnąć o krok, a nawet dwa, ale już nie możesz przestać być inny, ponieważ byłeś o krok dalej, a to zmieniło cię nieodwracalnie. Co? Portugalia? O czym ty mówisz, Moziu? Dobra, jeszcze Portugalia. Portugalia, tłumacz na Portugal. Portugaly. N, P, I, C i P. Może tu jest jakiś anagram. P, C, N, P, I, C, P. Piz. Tak mi się wydaje, że to jest anagram. Solver. Nie ma słowa z takich literek. Te nasze ostatnie spotkanie, Gucio, było naprawdę pouczające. Te nowe techniki na pewno przydadzą się w naszej nowej nadziei, że twa łaska pomoże nam w wykonaniu zadania, że widzimy się w tym samym gronie za tydzień. Widzimy się w Somalii. Urojenia mać. Co? To ignorujemy. 13a. You have been fooled. That's the real level. S. Ty, widzicie to? S. Czyli do naszego anagramu dochodzi S. I wtedy anagram wygląda tak. No i finalnie nic nam to nie daje. Nie pisz po grecku na czacie, bo ja tego języka nie rozumiem. Sekundę, sprawdźmy, czy jeszcze coś nie jest zaznaczone. I czego nie przeoczyliśmy. S. A jak C damy? 13B. Czy coś tu jeszcze jest? Norwegia, Polska, Chorwacja, Włochy, Portugalia. Ty, no nie wiem. Matiszos, dziękuję ślicznie za 3 miesiące. Mamy finalnie te kraje plus S. Chodzi o stolice potencjalne. Myślicie? A skąd wiem, że chodzi o stolice tych krajów? A jak damy stolice tych krajów, to może pierwsze literki ze stolicy krajów? Dwóch Polaków w teamie, prawda? Bo jest S? A, to stolice od S.
O, przestańcie tak pisać, bo nic nie widzę. A ja pierniczę. A właśnie, to ma sens. Zobaczcie. B, Afertin S. Jak tu mamy? No nie ma to. Sens miało zajebiste, ale nie zadziałało. Dobra, to co? Lecimy po stolicach? Ale nie wiem, czy to stolice, na dobrą sprawę. Weź pod uwagę, że stolica to Capitals. No wiem, Capital City of coś tam. A chłopy mówią, że od S to stolica jest. No dlatego mówię, że się mylą. Czy kiedyś tabakę? Tak, tak, próbowałem tabaki, żeby kichnąć. Ale to nie działało i znalazłem lepszą metodę na kichnięcie. Zakropocz. A, masz rację. Co dwie godziny miało być kropione. A, no, hal spędzi. Koks do oczu? Sypany? Tak, normalnie. Może NB weźmiemy, przestawimy na przykład tutaj. Okej, okay, to lecimy stolicami. W takim razie zaraz, zaraz. A, gdzie jest notatnik? Dobra, mamy tak, mamy Romę. Tylko po angielsku musimy te stolice mieć. To Capital City. Oj, Lizbon. Portugalia, Lizbon. Poland. Warszawę. Romę. Tutaj. Zagreb. Kroatia, Zagreb. Curabitur ipsum diem tu spero etiam irum abodia budam natam. Nie pisz po tym języku, w tym języku. Norway, Oslo, ile mamy? 3, 5. No ale. Czyli tak, mamy literki takie jak R, L, W, S, Z, Z, O, S. A z tego anagram może jakiś wyjdzie? Nie wygląda, jakby miało coś wyjść. Szczerze, z pierwszych literek stolic. Wrzos? Ale to nie tak. To ma po angielsku wyjść. A bez S? Tylko wtedy po co jest S, nie? Zaraz zobaczymy. Też nie, nic nie wychodzi. S. Co to jest to S? Który jest tu? S. Nie no, może zostać TTP, TDP, tak mi się wydaje, że może zostać wod ze Szydla. O Chryste, panie, co tu się... A może jakiś kraj na S, co się zaczyna? I o to im chodzi, pisząc S. 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 Guciu, nieźle to wymyśliłem z tym lekarzem. Dzisiaj Kekw obiecuje, że następne spotkania nie będą się przedłużały, ale musieliśmy obgadać strefy wolne od LGBT. Trzeba o to walczyć. Polska dla Polaków. Biały eksterminator. O chuj chodzi. S, myślicie, że to od kierunku? South? Southwest, northeast? Ale to co? Kierunk... Że pierw w stronę wskazówek zegara, że pierw Chorwacja,
Włochy, Portugalia, Norwegia, Polska i... No ale co nam to daje wtedy? To jakby to było? W sensie... jak? Chorwacja, Włochy, Portugalia? Chorwacja, Włochy, Portugalia, Norwegia, Polska. Cipns. A może RTOOO? Cipns. S. Drugie literki też nie zadziałają. Tu jest trzy razy O pod rząd. O, O, O. Czy to przypadek? O, 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 O. Kończy się już. Noc. Wątpię, że chodzi o tą pieśń. Norwegia nad Polską? A gdzie? Obok Chin? A może ustawmy w ten sam sposób pod względem stolic? I wtedy Chorwacja to by było Z. Włochy to by było R. Portugalia L. OW. Ale i tak, nawet jak próbowaliśmy anagram ustalić, to ZRLOWS. Nie wiem, to S jest zbyt... Taranek! Dostałeś dzisiaj subskrypcję. Uważaj. Uważaj. Prawie Taranek nie wytrzymał. Czy coś może na tej mapie jest jeszcze zaznaczone? Czego nie widzimy? To. Się już. Noc. A co jeszcze jest w kodzie źródłowym? To ignorujemy. Level... Aha, ja nie przeczytałem w ogóle tego. Level 3 nad... 3 nad stat? Co to jest? Level 3 na... 3 nad... O kurwa, ty co to jest? 3? Trin? Co to jest? To jest po norwesku? Po jakiemu to jest? Właśnie. To może w innym języku o to chodzi, że to jest odpowiedź. Czekaj. Z rosyjskiego. Rosyjski! Trinastat. Trinacyć. Trinastyt. Trinacyć. 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 Ha. Czyli jak chodzi o rosyjski... To ten ciąg znaków, które tutaj mamy, najprawdopodobniej może coś znaczyć w języku rosyjskim. To może Russian Anagram Solver. Russian Anagram Solver. Free Online Anagram Solver. A to po rosyjsku?
Russian Anagram Solver, jest. To znajdujecie po prostu z anagram słowa Russian. No wiem, widzę. Widzę. You're in S? Ty! You are in S. Co jest, kurwa? Jesteś w dupie. Co jest, kurwa? W nazwie kraju, jak poprzestawiasz... Chujowo troszkę się złożyło, jeśli chodzi o zbieg okoliczności. Nie wirtual. No ale to co, to w takim razie jak mamy ten ciąg znaków, co to może być po rosyjsku? Może chodzi o... To wskazuje na język rosyjski. To może chodzi o to, żeby dopisać do naszych notatek, na przykład Russia. Rosja. Jak się pisze? Moscow? Chyba tak, Moscow, nie? Moskwa. Ale to nie ma i tak znaczenia, bo pierwsza literka nas obchodzi. No ale to co? To by coś nam dawało? C-I-P-N-P-R. C-P-N-P-R. C-I-P-N-P-R. Gdzie to? O! P-C-N-I-R-P. Jest coś takiego ponoć. Co to? O nie, Wikipedia. Nie. Czy pokażę to do kamerki? Mogę pokazać. Dziękuję XPiet za 2 miesiące. Dzięki. Level rosyjski. 13 po rosyjsku. A jakbyśmy wprowadzili Z, R, L, O, W, M. Właśnie, to jeszcze trzeba spróbować z S. Nic tu nie ma. I teraz trzeba spróbować. Po jakim czasie zacząłeś korzystać z komputera w pełni po zabiegu korekcji wzroku? Nie wiem, czy się chcę przyznawać do tego. W pełni, czyli po... W pełni. Słowo klucz w pełni, czyli po 17 godzin. No to tak po 5... Nie no, czekaj, po 5 dniach nie. No po 6 dniach gdzieś, 6-7 dniach. Znaczy się, jeżeli czułem, inaczej, siedziałem przy komputerze tyle, ile oczy dawały radę. Jeżeli zaczynałem czuć dyskomfort, że czuję jakieś pieczenie, albo mi sucho w oczy, albo że coś tam, to odchodziłem, robiłem przerwę, kropiłem oczy, albo się kładłem, czy coś takiego. A zdarzało się to dość często po operacji.
że no nie dało rady siedzieć na dobrą sprawę. Natomiast jeżeli nie odczuwałem żadnego dyskomfortu, nic nie bolało, no to cała naprzód. Na początku, ja już na początku czułem, po 3 dniach, że mógłbym siedzieć przy komputerku tak więcej, ale no to ograniczałem do kilku godzinek skromnych. 3, 4, 5. No. Bo nie chciałem tak zdrowego rozsądku, ale jak już zobaczyłem, że nie boli i nabliżałem oczy, to gituła. Nie, nie siedziałem 10 godzin przy kompie. Masz Italię zamiast Włochy? Co? Aha, Italii. Portugal. I wtedy wyszłoby mi tak. Z, ale to i tak nie ma znaczenia. ZRLOWM. No tu już wygląda, jakby coś mogło z tego powstać. Zrolmy. Nie wiem, wam powiem. Ciężko. Złom? Wątpię. Dodałem S i bez S próbowałem. Na mapie są zaznaczone granice Europy. Hmm? Witold, czy ciebie już do końca powaliło? Czemu pokazujesz na streamie nasza tajna mapę podboju klubu rasistów? Wiedziałem, że ten koks i krople cię wykończa i ci się pomiesza w głowie. To nie jest żadna mapa rodzaju, jak ją mówisz. Tylko gra od widzów. Macie pomysły? Bo mi się chyba kończą. Ty chyba... Tu chyba dobrze myślałeś z tym S. Pokaż. Ja pi... Kurwa mać. A myślałem, że to faktycznie chcą mnie nakierować. I się cieszę, bicha. Likir, to czemu piszesz na czacie, jak 15 minut napisałeś, że idziesz stąd, bo nudy jak chuj? I widzę, że cały czas siedzisz. 5 dni po operacji był stream 11,5 godziny? Tak? Poważnie? O kurwa. To widzisz. Być może tak było. Ale kropiłem za to. Ale wszystko git z oczami. No. Nie odpowiem Domin na takie pytanie. Czyli tak. Nie rozumiem. I się cieszy Micha. Powiem wam, że chyba... Nie wiem. Sekundę. Mamy tak. Mamy kilka kombinacji. Każde zaznaczone państwo wypisaliśmy. Dodatkowo mamy w opisie strony, że level 13, gdzie 13 jest napisane po rosyjsku. To raz. Więc jest jakieś nawiązanie do języka rosyjskiego. Bądź też do państwa o nazwie Rosja. Ale... Czyli równie dobrze, jak są pozaznaczane państwa Polska, Norwegia, Portugalia, Włochy, Chorwacja, to tym, że ktoś umieścił tutaj rosyjski poziom 13, możemy też wliczyć tak, jakby Rosja była zaznaczona, czy nie. Nie wiem. Ciężka sprawa. Nie?
kurwa, jakie, jak oni są wielcy, wam powiem. Jezus przenajświętszy. Ale łapa, PPG? Co to? Ale łapa? O, ja pierniczę. Ty, powiem wam, że jak był rozciągnięty ekran, to... Ale łapa? Ja pierniczę. Tak, Jankos. No, jak uderzy, to zabije. Oj, nie urosła od tamtych czasów, nie urosła. A jeśli chodzi o nazwy krajów takie jak tutaj, widzę, co to za link. Cytryn, nie kliknę. Ja rosnę? Nie rosnę. Nie rosnę, jestem cały czas w ryzach trzymany wagowych. Chudziutki byk. A może wpisz po prostu Russia? Nie, no to byłoby za proste. A może Moskwa? Moskau. Mosow. Kurwa. A. Ja pierdolę. Te jak dycha i się cieszy, Micha. 13A. Level 3 nie stać. Ale to o co kurwa chodzi? W sensie nawet jakbyśmy te kraje po rosyjsku za... Powiem wam, że ciężka sprawa. Zaczyna mi powoli brakować pomysłów, bo chyba wszystkie wyczerpałem. Wpisz Europa po rosyjsku, jak nie masz pomysłu. Co? A może Xusi Owu? Nie. Może 14 po rosyjsku? Nie, bo to musiałoby mieć nawiązanie do tego. To musi być coś z... To coś jakiś ma wpływ, że te kraje państwa są zaznaczone. Jaki to? O co chodzi, że akurat te państwa są zaznaczone? A może... A sekundę, spróbujmy. Translator z rosyjskiego na... Nie, z... angielskiego, na przykład jak Portugal wpiszemy, to będzie cyrylicą, nie? No właśnie. Ale cyrylica cyrylicą, ale zobaczcie, że tutaj jest tego. To może na przykład Norway, Norwegia przez Poland, Polsza. O, Croatia. Kurde, o kurde, to może o to chodzi. To już całkiem, to już wszystko zmienione by było. Jak tu jest K zamiast C. Italii, oj, Italii, Italia. Italia, 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 Italia. Polsza. Polsza. Norwegia. Norwegia. Kroacja. Chorwacja. Chorwacja. Co tu jeszcze mamy? Portugalia.
Португалия. Mamy 5. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No ale co? IPNKP. 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 Ale pamiętajmy jeszcze o tym S. IPNKPS. 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 No kurwa. IPNKP. Nie. KNIP! Co to jest? Nie, 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 nie. Nie wiem, co to znaczy. Co to znaczy? Ale nie, to jest bez sensu, bo zerknijcie na to, że tutaj jest S. Do czegoś to musi być. To tak nie działa. Odpowiedź to San Marino. No nie, czemu? Nie pasuje San Marino tutaj do układanki. Jak to zrobić? Knip to rodzaj kiełbasy wytwarzanej przez mieszanie mięsa z ziarnami związanymi z pinkiem. Co mam wyeksponowane tu? Tu to znaczy gdzie? Tu? Trzynastkę. I S. Trzynaście. That's the real level 13. Real level 13. O, ciężko, ciężko. Chyba muszę iść do toalety. Dziękuję G2 Mike. Eluwa Kubon, co tam? Siema, siema. Zaraz Irelię będę jakąś na to papikowała tam. Może 13 litera alfabetu? A jaka jest 13 litera alfabetu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. M. She was 13? Może 13 po rosyjsku. No to jest Trinstat. Level Trinadstat. Wątpię, Nate. Wątpię, wątpię. Negatyw tu nic nie da. Czemu po rosyjsku? No bo zobacz na title strony. Jest podpowiedź, że to jest, że chodzi coś tu o rosyjski. Level 13. A może damy 14? 13. This is the real level 13, a to jest S. Witam, proszę o jakąś poradę, gdyż ostatnio kupiłem sobie rower terenowy z wykurwistymi oponami na dół, lecz wkurzają mnie te pedały w tym rowerze, fatalna sprawa trochę, co z tym mogę zrobić? Są jakieś zamienniki ciekawe? Kolor czerwony. Wiesz co? Nie wiem, no zakładam, że w lepszych rowerach można wymieniać to. Z tego co mi wiadomo. Ale mogę się też mylić. Książka po rosyjsku? A... Jezus, przestań. Przestań natychmiast. Hej, kolego, gdzie jest łąpaka? Zmieści kilka ton. Cześć, Kadas, witam serdecznie. Cześć, cześć, cześć. Kurwa pieczona! Lękłem. A! Ty! A, wy widzicie, że... nas odsyła...
Jeżeli chodziłoby o same stolice, bądź o same kraje, to by nas nie odsyłało. Bo zakładać mogliby twórcy, że każdy to zna, więc tu może chodzi o coś więcej, co potencjalnie nie możemy znać, na przykład język rosyjski. Odpowiedź to 617 skwadron dok Pepe Fastiam. Trzynaście. I była podpowiedź, czemu trzynastka jest wyeksponowana. Trzynasta liczba z litera z alfabetu to M. A czemu to jest S? S13, E13S, S. Aranea. Co tak kurwa się zaczęło? Nie wiem, ale też czuję, że coś cuchnie. Strasznie cuchnie. To nie ja cuchnę, się myłem. Przed streamem bezpośrednio. Może z godziny przed streamem się myłem. Czerwony w pełni ma być? Dobrze. Czemu nie posłuchasz podpowiedzi Kantowna? A była? Nie no, Kantown zapytał, co mam tu wyeksponowane. A on powiedział, że 13. Znaczy nic nie powiedział, ale no 13 mam wyeksponowane. W sensie, no... No jest, no i co? Hm? Dobry wieczór, Sebastian. Inna odpowiedź? Podpowiedź? Czekaj, już patrzę, już patrzę. / user Kantown. Oj, / user Kantown. Wiadomości. Połącz co masz, ale te pewniaki. 13 po rusku. Co masz wyeksponowane tu? No kurwa, M. Monkawu. No a czemu po rusku? Nie rozumiem. No nie wiem, wam powiem. A może S? S od Skandynawii? A z państw skandynawskich jedynie Norwegia jest zaznaczona. Może Norwegia po rosyjsku? Nie, śmierdzi tu coś. Znaczy się... Też mi się wydaje, że overthink leci. Że overthinking. Że tu jest coś prościutkiego. Ale to jak to może być proste? Haha, you have been fooled. Chociaż fooled. That's the real level 13. 13 jest duże. 13S. Mamy zaznaczone kraje.
Woda? Nie mam wody. Mogę się herbaty napić. Nie ma tu Islandii? Kiedy będzie grane? Gierka wyszła wczoraj pop. Welcome to the world of Temtem, a massively multiplayer creature collecting game filled with friends. Creature collecting game, czyli podróba Pokemonów, tak? Szczerze, jak zobaczyłem ten trailer, to mi się spać zachciało. Naprawdę. To miałem ochotę się położyć na bok poduszki i usnąć. Jak pierwsze sekundy zostały podesłane tego. Naprawdę ci mówię. No, zachciało mi się spać. Nie widziałeś, mistrz? Nie wiem, Saki, czemu, ale czasami tak jest przy niektórych grach. Może to w negatywie, to inne kraje będą zaznaczone? To tak nie działa. O, jak nie działa. Sekundę, zbierzmy myśli jeszcze raz. Uwaga. Tak, powolutku. Notatnik, otwieramy. To są kraje, które mamy zaznaczone po angielsku. To jest 100%. Te kraje są zaznaczone. Mamy też losowe S na jednym zdjęciu i mamy też na jednym zdjęciu wyeksponowaną 13. Nie wiadomo dlaczego jest duża. To są stolice tych krajów, które są wyeksponowane. Nieważne. Stolice. O. Kraje, które są zaznaczone, stolice tych krajów. Jakieś S i 13, jako level 13. S13. Co to jest S13? Czy to coś może być? Jak wpiszę S13 country, S13 country, S13, to może jest jakieś oznaczenie kraju jakiegoś. S13 to jest Nissan Silvia, generacja aut. Albo S13 to jakiś dworzec pociągowy w Szwajcarii. Ale wątpię, żeby to było to. Zrobiłeś ten level właśnie? Oho. S13. Croatia, Italia, Portugal, Norway, Poland. Może to jest oznaczenie czegoś, S13. Może to jest oznaczenie jakiegoś języka, na przykład na tablicy języków. I te wszystkie kraje trzeba... RTOOOO. Może spróbuj zamienić link do obrazka, chodzi mi o 13 na 13. Po rosyjsku, tak? Ale co, 13B na przykład? Czy 13A? Czy Trinistat? Ja pierdolę. A może 13S? No, to miało sens, wam powiem. To 13S, naprawdę to miało sens. Myślałem już, że to jest to. Byłem prawie pewny, że to jest to. S13. Prawie pewnie. Zaraz jestem, idę się załatwić. The mind shall be key, forgotten as the past.
Witam serdecznie z powrotem. Karaluch na pianinku. A. Nie wiem, pan kot. Ale wiem, że powoli nie wiem, jak to przejść. Tfu! Tak właśnie. 13 jest tu zaznaczone. Jest też 13S. Czego znaczeniem jest 13S? Skrzynki? Tak, zaraz będą skrzynki. Może 13 stopni na południe na mapie? Nie wiem. Ja pierdolę. 13S. Wpisywałem już to dawno. Pierfon, dziękuję ci bardzo za zgiftowanie LMX-owi subskrypcji. Dziękuję, witaj. Witaj LMX. Z tą 13 pokombinuj. 13. A wpisywałem Trinistat, bo skoro to jest level Trinistat. Patrzcie, skoro to jest level Trinistat, to nie jest 13, a wpisywałem już tak. Trinistat B, Trinistat S. Thirteen. 13. Thirteen. Trinistat S, a może Trinistat A? Kurwa. No nic nie działa, wam powiem. Nic. Czy tak próbuję. Jezus Maryjko. Nic nie działa. A może M? Jestem blisko? Skąd wiesz? Trinistat A. S. A czemu miałoby być S? 13S, Trinistat S. 13 jest ważna. No właśnie, bo jest podkreślona. You have been fooled, that's the real level 13. 13. Po jakiemu 13? Może po jednym z tych języków? Jak już tu o tych krajach mówimy. Czyli na przykład po norwesku 13, albo po portugalsku, albo po włosku.
Albo po polsku. 13, no. 13. Aha, ja pierdolę. I po każdym kraju będzie coś. Bednarska. Czyli Poland. Bednarska. Ile jest 13 po norwensku? Nie pamiętam. Dziękuję, Rambiek, ślicznie. 13. Norweski. 13. Co? 13. 13. 13. 13. Porten Skalvare Luket. Chyba chodzi o Porten. Porten. Portugalia. Treze? Trezi. Ja pierdolę, się przestraszyłem. A, to może chodzi o... To może chodzi, co jest na danym ob... O kurwa, rozumiem! Czyli na każdym obrazku coś jest ukryte. Czyli na Portugalii to będzie E. Na poprzednim to będzie... Aha. S? Coś tu musi być. Czyli mamy takie, czyli E. Mamy S wcześniej. 13. 13. Tu co jest ukryte? No nie gadaj, że muszę do Photoshopa to ładować. Czy będzie obiecany salto? Nigdy nie obiecałem. Ja nie potrafię salto zrobić. Nie obiecałbym czegoś, czego nie potrafię. Ty, tu nic nie ma. Italii. Włoski. Czekaj, co? Po włosku mam. Tredici. 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 Ale no R jest. R. Czyli tak. Italii, R. Croatia, po chorwacji. Chorwacki. Co to jest? Co jest, kurwa? Widzicie tu gdzieś coś? To może na niektórych jest, na niektórych nie. Czyli wtedy wyszło nam res. Mamy tylko z trzech.
13. Dresden. Portugal mamy, Kroatia to... Witam ponownie serdecznie. No, coś się wydarzyło z moim internetem. I to nie wiem, co się wydarzyło, ale coś się wydarzyło. Coś, co go wyłączyło. Witam, witam. Pod trójką mam O. Gdzie? Tu jest 1 i 3. Gdzie tu jest O według ciebie? Zetek. O chuj, skąd wiesz? No jest. Dalej nie widzicie? No jest, jest. Safe image as. Kroatia. Pokażę wam. Nieprawidłowy dokument. Safe image as. Nie mogę tego zapić, nie mogę tego... Kurde. Ściąga mi te zdjęcia w jakimś dziwnym formacie, wam powiem. Nie można wykonać polecenia, ponieważ to nie jest prawidłowy typ dokumentu. Może muszę to opisać, żeby to jako JPG, index.jpg. Ale to wątpię, żeby to cokolwiek dało. Nie, też nie chcę. I muszę jakimiś konwerterami. A w jakim formacie mi to ściąga w takim razie? W JFIF mi ściąga wszystkie pliki z tej strony. Zamiast JPG to JFIF mi wszystko ściąga. A nie mogę zmienić na JPG, żeby mi ściągało podczas. Prawym. Save image as. Zapisz jako typ. Albo all files, albo żaden. Możesz dopisz samemu. No ja dopisuję samemu i tak mi jako JFIF zapisuję to. Buchacha, dziękuję ślicznie za subskrypcję. DropSXK, dziękuję również. Daj all files i dopisz JPG. A, widzisz. JPG Croatia. I w takim razie dziękuję XCatsprox za subskrypcję. Jeszcze nam zostało Tretten. Co? Tretten. Ratten, tatten, tatten. Coś jest nie tak. Norweski. Polski. Tak. 13. Tretten. Prze to znajdowałem. Czemu teraz nie może znaleźć? Ja pierdolę. Bo... Not here, idiot. A, kurwa, no racja. Tu... O! Norway.jpg. I jeszcze jaki obrazek nam został? I Poland 13. Ratten, tatten, tatten. No kurwa.
Jest U. Czyli Poland to U. Croatia to zaraz zobaczymy. Dobra, to lecimy Photoshopa. Patrzcie na to. Jaka magia teraz się wydarzy. To. Obraz, dopasowania, jasność, kontrast, jasność zmniejszamy. O kurwa, C. Norway, C. I jeszcze jeden został. Croatia. Jasność, P. Tu. Oj. P. I mamy literki takie jak P, R, E, C, U, S. Sucres, sucrep, recup, precus. Nie wiem. Anagram solver ewidentny. PC user. Spruce. Super C. PC user. Cusper. Właśnie nie wiem. Nie wiem, kurwa. PC user wydaje mi się. PC user. Kurwa. Co się wydaje jeszcze być najbardziej prawdopodobne z tego? Cupers? A sprus? Co to jest sprus? Co to jest spruce? O, przy najświętszy Jezusie. Jest. Dobra, zapisujemy ten poziom. Zapisałem. I tym optymistycznym, bądź też pesymistycznym akcentem, w zależności jakby na to spojrzeć, kończymy. I odpalamy skrzynki. Kończymy szydla i odpalamy skrzynki, nie? Tak. Tak, widzowie. Tak. Kiedy następne poziomy? Nie wiem. Ale... pewnie kiedyś będą. A więc teraz klikam Sia Elastic Heart. Kategorii nie zmieniam, bo jesteśmy na Just Chatting. I witam serdecznie na nocnych skrzyneczkach Ksajo On. A włączył się Ksajo z tego.